Siemaneczko, z tej strony Kuzonek, witam wszystkich w kolejnym odcinku Swift 21 na moim kanale i w dzisiejszym odcinku postaram się Was przygotować do Black Friday i pokażę Wam 4 sposoby na to, jak sobie zarobić coinsy, aby móc zbudować sobie jakiś zarąbisty skład wtedy, jak ceny będą najniższe. Oczywiście jeszcze zanim zaczniemy i przejdziemy do pierwszego sposobu, to mogę Wam powiedzieć, że ponad 70% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybują mojego kanału, więc jeżeli możecie to zrobić, to zróbcie to, bo jak ja to nagrywam, to brakuje nam 4 subów do 800, więc bardzo proszę każdego, aby zasubskrybował ten kanał i oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę. Na pewno wtedy nie ominiecie kolejnych filmów. No i jeszcze wam powiem na sam początek, że w ostatnim filmie o zarobku mówiłem wam o tym, żeby kupować gueje po 3000. Sprzedałem ich dzisiaj 91 sztuk za 4300, więc zarobiłem na tym sporo końców. Możecie zobaczyć w lewym górnym rogu. Jeszcze na sam początek pokażę mój skład, bo w ostatnim odcinku obiecywałem. Oczywiście to nie jest ten skład, bo sobie tutaj robiłem wyzwania, ale już wam pokazuję mój skład dokładny. I ten mój skład wygląda następująco. Jeżeli ktoś chce, to sobie może zatrzymać. Takim składem gram ligę weekendową, ale to nie o tym jest odcinek, więc przechodzimy sobie do metod handlu. W dzisiejszym odcinku skupimy się głównie na środkowych obrońcach, ponieważ ta metoda handlu jest naprawdę dobra. Wybieramy sobie tutaj rzadka UEFA Champions League oraz środkowy obrońca i przechodzimy sobie na rynek. Te karty kosztują coś koło 3500 z tego, co patrzyłem dzisiaj. Tak, teraz nawet są za 3000 tutaj. Jak widzicie, najtańsza karta rzadka z UEFA Champions League na środku obrony. Więc jeżeli chcecie, to możecie sobie snajpić te karty na przykład po 2500, wtedy już będziecie mieć zarobek. Albo po prostu ustawiacie sobie tutaj max cenę po 2600, 2500 na przykład i wtedy ją sprzedajecie. Oczywiście rano są najwyższe ceny, więc sobie możecie te wszystkie karty tutaj licytować tak jak ja. No i oczywiście, jeżeli ktoś złoży wyższą ofertę, tak jak widzicie, to ktoś składa po 2500, to oczywiście licytujecie się z nimi do samego końca. Ja sobie zrobię ten sposób i zalicytuję sobie tych 10 kart i zaraz się widzimy. No i dobra, ja sobie zalicytowałem te wszystkie karty, od razu niestety ktoś się mnie przebija, ale oczywiście jak te licytacje będą dobiegać końca, to ja sobie to wszystko zaobserwuję i postaram się zarobić na tym jak najwięcej końców. I to jest taki sposób dla osób, które nie mają za dużo końców, a można na nim fajnie zarobić, bo na każdej karcie powyżej 1000 końców. Ja myślę, że na tym też się nie da stracić, bo na pewno z tymi kartami jeszcze będą wychodzić jakieś fajne SBC, albo w grudniu będą wychodzić tutaj wyzwania o ikonę, więc na pewno te karty się sprzedadzą. Teraz przechodzimy do drugiego sposobu, którym jest tutaj wybieracie sobie zwykłą UEFA Champions League kartę i też SO. I takie karty chodziły dzisiaj na rynku, jak patrzyłem sobie rano, po 2200 najtańsze. Czy teraz też tak jest? Najtańsza karta tutaj po 2300 chodzi, tutaj jest jakiś Duńczyk. Więc tak jak mówiłem, tak jak w poprzednim sposobie, oczywiście próbujemy sobie te snajpić te karty poniżej 1600, żeby było tak około 800 końców po prowizji zarobku, lub po prostu wpisujecie sobie cenę do 1700, licytujecie te wszystkie karty tutaj po kolei, jak widzicie. No 1700 to może za dużo, jeżeli chcecie coś zarobić, ale myślę, że tak do 1600 możecie sobie na spokojnie 1500 licytować te wszystkie karty i naprawdę to jest spoko zarobek. Ja to robię już nie pierwszy raz, tak jak widzicie, to sobie mogę licytować wszystkich po kolei i zaraz sobie to zrobię. Oczywiście nie będę wam tego wszystkiego pokazał na odcinku, no bo nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. I zaraz już bez zbędnego przedłużenia postaram wam się pokazać trzeci sposób w dzisiejszym odcinku. No i dobra, w trzecim sposobie wszystko, co jest nam potrzebne, to po prostu musimy sobie wybrać w poziomie tutaj złoty rzadki, pozycję SO oraz styl gry cień. I jak sobie weźmiecie tutaj na rynku, to najtańsza karta kosztuje 2000 w tym momencie, tak? Mam rację, tak, kosztują one 2000, są to najczęściej karty z Bundesligi, tak to działa. I tak samo jak we wszystkich poprzednich sposobach, oczywiście możecie sobie tutaj snajpić te karty po 1300, ale to wam dużo może zająć. Polecam wam najbardziej na noc w okolicach 22 godziny zalicytować sobie wszystkie tutaj karty do 1300. Ich jest tutaj mało na rynku, ponieważ ludzie cały czas robią ten sposób, tak jak mówiłem, jest on dosyć popularny, ale naprawdę można na nim sporo zarobić. Dodatkowo te karty w każdej chwili mogą pójść do góry przy tym, jak wyjdzie jakieś SBC. Dodatkowo też dużo ludzi gra po prostu tymi kartami ze względu na to, że mają one styl gry cienia. Ten styl gry cień kosztuje 5000 na rynku, więc jest to naprawdę opłacalne. Ja sobie zalicytowałem te wszystkie karty i oczywiście jak licytacje będą dobiegać końca tutaj za 40, za 50 minut, za godzinę, za 2 dni, to oczywiście sobie będę tych kart pilnował i postaram się wyciągnąć na nich jak największy zarobek. I ostatni już sposób w dzisiejszym odcinku jest on przeznaczony dla osób, które mają bardzo niski budżet, chcą one tutaj zarobić sobie jak najwięcej końców. Jest on też najbardziej czasochłonny, ale już wam mówię, na czym on polega. Wybieracie sobie poziom złoty zwykły oraz też środkowe obrońce, tak jak mówiłem. I tutaj możecie sobie zobaczyć, że najtańsze takie karty chodzą po 800 tysięcy. Boże, po 800 końców na rynku i są to z jakichś bardzo słabych lig z tego, co tutaj widzę, więc po prostu wchodzicie sobie tutaj w max cena, wpisujecie tutaj 400 końców i te wszystkie karty, które się tutaj znajdują, licytujecie aż do samego końca i do samego końca i po prostu jak licytacje będą dobiegać końca, to musicie sobie ich pilnować na liście transferowej i licytować się z innymi ludźmi. Oczywiście wyżej niż 550 końców nie polecam licytować, ponieważ wtedy będziecie mieć bardzo niski zarobek, ale tak jak mówię, bardzo tych dużych kart, szczególnie na noc, jak już to powtarzałem w wielu odcinkach tutaj i w wielu sposobach, schodzi wtedy po najtańszej cenie, więc naprawdę po 445 końców polecam wam wszystkie te karty licytować.
No i dobra, ja sobie te wszystkie karty tutaj zalicytowałem za 400 monet. Oczywiście, jak licytacja będzie dobiegała końca, to ja sobie je wszystkie tutaj będę pilnował. Mam nadzieję, że te cztery sposoby pozwolą wam na to, aby na Black Friday mieć jak najwięcej przygotowanych końców. I wtedy będziecie mogli sobie zbudować skład, jaki tylko chcecie, z jakimi tylko zawodnikami chcecie. Ja oczywiście na Black Friday postaram się nagrać jeszcze kilka odcinków, żeby pokazać wam, jak te końce jak najlepiej zarobić. No i na sam koniec wam mogę pokazać, że rzeczywiście tutaj ludzie licytują te karty, możecie zobaczyć, więc te sposoby są jak najbardziej bardzo popularne. Więc trzeba po prostu sobie zalicytować, dajmy na to 50 takich kart i potem tylko przejść na listę transferową i sobie ich pilnować. To jak mówiłem, te sposoby są czasochłonne, no ale jeżeli chcemy zarobić końsy w jak najszybciej i jak najwięcej tych końców, no to musimy trochę czasu poświęcić. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków o tym, jak handlować, jak zarabiać sobie końsy, to możecie odezwać się w komentarzach. Oczywiście możecie też zostawić łapeczkę w górę. No i tak jak mówiłem na początku odcinka, możecie zostawić subika z dzwoneczkiem, to na pewno żaden odcinek was tutaj nie ominie, bo te odcinki z handlem warto oglądać od razu, ponieważ ceny na rynku zmieniają się z dnia na dzień. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemanko!